No hej, moi drodzy. Pouciekali w końcu, wiatr przestał wiać, a ja mam jak przeżyć w tym dziadostwie. Poszli. Całe szczęście. No, mogę teraz spokojnie potwierać wrota z tego dziadostwa i się wyrwać. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze łażą. Króliczek, dziad jeden. Cholernik, wygląda taki niepozorny, a niebezpieczny, krwiożerczy i zabójczy. Niech spierdziela. O tak. Tak, uciekaj od pancia. A tu idzie dziad. Z tym jednym to się rozprawię. Dam sobie. A ty. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie no. Spokojna głowa. Wezmę go na klatę. Mam teraz taki zajebisty pancerz, więc chodź tu, mordo. Jak byłeś taki groźny, tak teraz gin, leszczu. Dawaj, co tu masz? Mniam, 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 mniam. Gdzie miałeś? Klasyka. Muszę uważać na tą jaskinię, bo tutaj jest cholernie niebezpiecznie. Oczywiście, że niebezpiecznie. Co mi tu wyje? Nie, to jest taki... takie pozytywne miałkanie. To jest na pewno ten... jak to się mówi? Lisek. Lisek, lisek to może być. One są grzeczne. No i teraz... za co by się tu zabrać? Zacznijmy od podstaw. Od podstaw, podstaw. Czyli... przede wszystkim te wszystkie krzaki, które zebrałem, bo jest ich w cholerę, ja sobie je tu posadzę. Żeby już rosło. Niech rośnie, niech te owoce i warzywa mi tutaj cały czas rosną. No głównie owoce. Co my tu mamy? Co ja mam w ręce? Porzeczka. Porzeczkę to ja chyba tutaj dałem, tak? Więc porzeczkę mogę dać na dwa baty. Niech sobie rośnie. Następne mamy biała porzeczka. Ja nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Poważnie mówię. Biała porzeczka. To na targu sprzedają, czy co? No nic. No to białą porzeczkę nie mamy żadnej dirt. Kop, kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę. Tu dorzucę i tutaj dam tą białą porzeczkę. Niech porzeczka rośnie. Jeszcze jeden kawałek. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Nie jest mi potrzebna ta tarcza. W ogóle. Tu biała porzeczka. Pięknie to wygląda. Następne borówki. Borówki to chyba tu miałem. Nie, tu sama żurawina. Tutaj mam krzaki borówki. No ich się nie da więcej tutaj poukładać, więc boróweczki poukładam w taki duży stosik. A żurawinkę, żurawinka, żurawinka po prostu porozkładam gęsto i gęsto tu. Niech sobie żurawinka ładnie tutaj rośnie. O, tyle żurawiny to ja mogę mieć 8 dni, 5 dni, 4 dni. No taki rozstaw dni, jeśli chodzi o przyrost wszelkich roślinek, to jest zajebiście optymalne, bo mogę codziennie przynajmniej coś zbierać. Każdego dnia coś tu wpadnie. Tymczasem, gdzie są moje dziurska? Tu są moje dziurska. Mamy formę łopaty, mamy formę topora, formę. Tu, tygiel. Mamy to, biedny króliczek, spaliło go. Żar go spalił, albo żal. Zależy, jak to patrzeć, z jakiej perspektywy. No dobra, to wszystko to, co miałem, to pozbierałem. Łopaty leżą, formy mam. Stojak potrzebuję, stojak. Stojak, deski są potrzebne. Ni cholerę, tego stojaka teraz nie zrobię, więc będę musiał gdzieś układać. No muszę to wszystko przetopić, wszystko wypalić. Więc idźmy. Idźmy i zróbmy to. Po raz pierwszy. Więc tak, zabieramy ze sobą. Znaczy, nie, no w sumie garnek to ja zawsze wolę mieć jednak w zanadrzu. Powoli, powoli. Sianko. Jest sianko i tutaj sobie zrobimy wytapianko. Do tego jest mi potrzebne oczywiście badyle. Są badyle. Teraz tutaj muszę tygiel dać. Tygiel. No i teraz, żeby tego nie spieprzyć. Przepraszam. Nie powinienem się w ogóle w taki sposób wyrażać, bo to jest bardzo wulgarne, prawda? No, ja wiem, ale jestem bardzo znerwicowany ostatnio i to tak wygląda, że no nie radzę sobie z tym stresem. Nie wiem, jak każdy inny.
normalny człowiek. Jest tygiel. I teraz tak. Mamy dużo, 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 bardzo dużo surowców. I co muszę najpierw? Na pewno kilo. Gdzie ja mam to wszystko wytapiać? Już tu nie ma miejsca w tym dziadostwie. No nic, zrobimy to po prostu gęsto. Miecz mi jest potrzebny. Jest mi potrzebny na pewno młot, bo muszę to wszystko rozdupczyć. Jest mi na pewno potrzebne kowadło. Sztabki niekoniecznie. Wykrywacz złóż tak, ale nie tak szybko. No dobra. 100 jednostek metalu. 900 jednostek metalu. No właśnie. Musimy to rozkminić. Temperatura spalania 1084. To jest 700 stopni, więc tak czy siak z tego drewna to ja tutaj nic nie ulepię. Ja potrzebuję mieć węgiel. Gdzie zebrałem węgiel? Węgiel mam tu, 1300 stopni. Pyk. 1300 stopni. I teraz, jeżeli wezmę to, 640, 690, trochę mi brakuje tej miedzi, ale jak tak dorzucę, to będę miał 700. Czyli tak naprawdę to mi nie jest potrzebne. Równe 700 jednostek będę miał. Brązu. Od razu idziemy w brąz. 700 jednostek brązu cenowego. Tu mam 900 jednostek metalu. Więc też dupy nie urywa. 100, 200, 300, 400. 500, 600. Czyli tego nie zrobię. 600, 700, 800. To bym zostawił sztabki. Tak to chyba zostawimy w takim razie. Czy potrzebuję 100, 200, 300, 400, 500, 600. Czyli możemy troszkę tutaj odejść z tym tematem. 350. Czterysta. 500. Ja potrzebuję 600. Matematyka ciężka rzecz. Mamy 600 jednostek. To by było na tyle, tak? 100, 200, 300, 400, 500, 600 jednostek. Czyli tak czy siak muszę dozbierać. Ale myślę, że jak znam już pozycję i mam jeszcze wykrywacz złóż i będę miał kilow i młot, to ja sobie z tym dam radę. Powinienem sobie z tym dać radę. Więc, dobrze, odpalamy. Niech się pali, niech się tworzy. 600 jednostek. I do tego będę miał ten to drewniane szczypce. Żebym uchwycić tygiel i wtedy go zium i przelejemy. Jak długo to się będzie wytapiało? No, całkiem długo, całkiem długo. Czyli ja bym coś zjadł. Ja bym coś zjadł generalnie. Jak to się wytapia, to ja sobie pozwolę tutaj wyjść. Już mam grubo w portach. Tutaj w ogóle usypane te góry. Włażą, próbują się do mnie dobić dziady. A ja tak jak biedak muszę, kurde, działać jak się tylko da. Mamy tutaj rybkę. Co mi tu? Muszla słoneczna. No na cholerę mnie to. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Jest jedna rybka. Jedną to się nie pożywię. Za mało. Tutaj mamy jedną rybkę. Bieda. Bieda. Bieda! Masakra, jaka bieda. To co to pływa? Czym ty jesteś? Krab. Gin, leszczu, ty świnio. Głupia. Zjem cię. Ciebie jeszcze nie miałem nigdy w brzuchu. Jesteś pierwszym. Pierwszy kandydat do zjedzenia. Chodź tu.
Przyzwoita waga stworzenia. No to jest coś, co bym zjadł. Ile tu masz? Mięso z kraba. Bierę cię. Nie będę się zastanawiał. Jak udarowanemu koniowi, jak to się mówi, nie zagląda się w zęby, nie? Ale spójrzmy. Ugotowane. 116 sytości. No z tego to nie pożyję, więc jedyna opcja to jest mięsem kraba zasilić wszystko to. Ale rybki nie będą chciały jeść mięsa kraba. Może owoce, może warzywa. Muszę to wszystko posprawdzać. Ja teraz nie wiem, co rybki będą chciały jeść. Gdzie są moje przetwory? Tu. Mam surowe mięso, które się psuje. Mam warzywka, które się psują. Więc spróbuję rybki. Rybki też zafiletuję. Dużo tych filecików będę miał. Jeszcze miałem glizdy. Jak tu się wytapia? Dobrze się wytapia. Pozytywnie, że tak powiem. A więc nie, te mięso muszę tutaj... Znaczy ja mogę to na przykład wyfiletować. Mogę, na cztery kawałki. I teraz te kawałeczki, jakbym je sobie tutaj skromnie powsadzał. Bo z jednego kawałka będę miał więcej kawałków. Rybki przyjdą, jeszcze po glizdy przyjdą. Tutaj leży. Tu, a owocka tu zjesz? Owocka też zjedzą. Zobaczymy, na co najlepiej łapie. Tych pułapek mam dużo. Ale nie dość dużo. To muszę zjeść. Głodny jestem. To się tak wydaje, że człowiek niby fajnie ustawiony, że da sobie ze wszystkim radę, że to jest zajebiście i tak dalej, i tak dalej. A prawda, prawda w oczy kole. No nie jest to takie kolorowe. Dobrze, tu już mamy prawie przetopione. Niech, no poczekajmy chwilę. Dosłownie 5 sekund. I zaraz to wytopimy. Tylko muszę uważać, żeby nie nadepnąć. Jezus Maria, to jestem gamoń. Czasami taki gamoń, że wdepnę nawet w ognisko. Dobra, mamy tygiel. Węgiel zabieram. Teraz tygiel. Daj mi ten tygiel. No jest ten tygiel. Jak mam go podnieść? Szczypce. Pięknie. Ja pierdyle. Zajebiście. Odłóżmy to. Łopata i topór. Ja pierdyle, jestem w nowym niebie. Mogę w końcu działać. Nie, nie mogę tego dotknąć, bo mnie parzy w kierpce. No dobrze, no to w takim razie jestem zamknięty. Wezmę może kości. Ja mogę z tych kości zrobić mączkę. Mączkę. Mogę zrobić, ale przez mielenie. Co tu w ogóle jest? Ja pierdolę. Czekajcie. Tutaj mam siano. Nie jest miejsce na siano. Na siano było tutaj miejsce. Swoją drogą, jak mam furtkę, ja to też tam postawię. Mam patyki. Kurza mnie ta pochodnia. Po prostu szlak mnie trafia, jak to tam rzęzi. I weźmiemy sobie, zrobimy trzy.
3 i to. Nie pasuje. Trzeba jeszcze jakieś 3 składniki. Rzepę zżarłem. Wszystko zżarłem. A co z tego mogę zrobić? Mięso z kraba. Mogę porcję gulaszu z mięso z kraba. To zrobię mięso z kraba. Z krabika. Zacnego. Niech to się piecze. Ugotujemy. Jestem głodny. Cholernie głodny. Zajebiście głodny jestem. Mięsko z kraba niech się ugotuje. Połowę to mogę w ogóle tam odrzucić z powrotem. Bo mi to niepotrzebne. Reszta się studzi. Ja myślę, że to mogę wsadzić do wiaderek, bo to mi zrobi robotę. W międzyczasie wyjdziemy sobie na zewnątrz. I tu bym się zabezpieczył. Na pewno tak. Ciężki temat do zgryzienia. Co by nie było, to jakbym nie zrobił. To i tak jestem w jakimś aspekcie zabezpieczony, żebym po prostu nie wpadł w te dziadostwo. Bo jak tu wpadnę, a tak to gołym okiem widać, że coś tu jest nie tak. Nie mogę sobie spokojnie przejść i nie wpadnę do dziury. Więc jest ok. Pod tym względem jest ok. Tutaj mogę ten węgiel wrzucić. I chciałem zrobić motykę. Motyka. A jest tu trochę klepania. Drełujemy, 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 drełujemy. Myślę, że jedna motyka mi starczy. Plus patyk. Hop. Hop. I te nasionka, gdzie mamy? Tych nasionek mamy dużo. 9, 10, 11. 11 nasionek. Tylko najgorsze są te króliki. Ciule. Przyłażą tutaj non stop. Mam nadzieję, że nie zeżrą, chociaż tych królików jest tu dużo. Jakby to taktycznie obejść? Byleby mi te króliki nie zżarły. Potrzebuję mieć 9, 10, 11. Tak sobie pomyślałem, że może wezmę łopatę. O ile mam. Mam tu na pewno glebę. Niska żyzność, jeden ciul. I zrobię sobie tutaj miejscówkę. Gdzieś na środku. Tu jest dobry obszar, tak żeby go wydzielić. Tylko, że króliki i tak przyjdą i zeżrą. 1, 2, 3, 4, 5, kurde. 3, 4, 5, 6. Ile tego mam? 9, 10. Potrzebuję mieć więcej. Łopaty nie mam. Muszę kopać ręcznie. Taka dola kruka. I to jeszcze gleba niskiej żyzności. No co ja z tego zrobię? No nieważne. Ważne, żeby to rosło. O, o. Pięknie. Teraz panie, motykuj to. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Wiem, że z zapasem. Nieważne, niech rosną mi buraki, niech rosną mi tutaj rzepy i rosną mi żyto. Orki żyto, dużo rzepy. I czy to się podleje? Mało żyzny. No a skąd ja mam wziąć, kurde, nawóz? No nie mam takich rzeczy. To jest bieda w tym kraju. Rybki przyszły. Rybki, rybki, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkie rybki mają cipki.
Ciurala-la-la-la-laj. A kto coś tam sobie grzebie, ciurala-la-la-la-laj. Idziemy teraz z tymi rybkami. Co, a co mi tu wpadło? Przegrzebek. A idź mnie w cholerę z tym gównem. Nie chcę tego. A to? Wieczni... Co? Wieczniżek? Wieżrzycznik. Nawet nie umiem tego wymówić. To za trudne na polski język. Chodźmy sobie tu. Tu się ugotowało pięknie. Więc weźmiemy sobie wiadereczko. Chwycę cały posiłeczek. To zabieram. Z powrotem. To mogę odłożyć. Nie tu. Tam. Nie tu. Coś się zdupczyło ostatnio. Tu. I miałem jeszcze mięsko z rybki tu. 4. Mamy 10. To mogę zrobić 5. Czy mam coś 5? A rosną jakieś tu owocki? Nie rosną. Jakby to porozdzielać? Mogę zrobić 3, 3, 3. Mogę po 3 zrobić. To będą takie bardziej syte. Niech są po 3, a to tam dam do zwierząt. Niech się gotuje. Ja muszę zjeść, bo jestem głodny jak cholera. Ile mi to da? Proteiny. Owoce 90. I warzywa 150. No dobra, zjedzmy. Dupy nie ratuje, no ale coś muszę zjeść. O, to było pyszne. To było pyszne. To było pyszne, bo i warzywa, i zboże wpadło. No i właśnie to jest to, czego potrzebowałem. Potrzebuję troszkę zbóż. Muszę pojeść bardziej aktywnie. Bardziej aktywnie. I tutaj jeszcze mamy miseczkę. Mam tutaj miseczkę. Pobiorę miseczkę, odłożę miseczkę. Tutaj to podkładam. I z tego, co widzę, nie parzy mnie już stopy. Zajebiście. To odłożę, to odłożę. Tu sobie tam rośnie. O ile króliki nie przyjdą, nie zeżrą. A ja mam, uwaga, uwaga, narzędzia. Jezusie, w końcu mamy narzędzia. Podkładam to, co trzeba odłożyć. To dziadostwo położę tutaj, gdzie roboty trwają. Wymaga solidnej ściany. Tutaj to pierdyknę. I teraz tak, patyki. Proszę bardzo. Wykrywacz złóż z synu syny. Mamy mieczyk. Mamy kilof. Mamy młot. Mamy łopatę. I mamy topór. Cały zajebisty zestaw narzędzi. Jeszcze tylko jakbym zrobił z tych patyków miejsce do powieszenia. Wiem, że się dało wieszać. Ale chyba z desek. Z patyków tego nie zrobię. Deska. Takie jakieś do wieszania. Wieszak na narzędzia. Same patyki. Myślę, że ze dwa będą potrzebne. Gdzie by tu was powiesić? To ta pochodnia tu nie jest potrzebna. Tu będą wisiały moje narzędzia. Kilof, młot, łopata, topór i zbierak damy tu, miecz damy tu. Pięknie to wygląda. Wszędzie narzędzia leżą. I jedną pochodnię. To niech se tam wisi. I tak mam tu małą lampkę, ona mnie tu doświetla. Wygląda to nieźle. Upociłem się jak świnia. Tam rośnie. Tam rośnie. I ja się muszę zastanowić. Jest godzina 18. Mam jeszcze troszkę czasu, żeby podziałać, ale generalnie ten miecz, no to jest po prostu epicki. Teraz wyglądam jak taki rzeźnik. Z tym to mogę działać. Paps!
Motherfucker. No z tym to mogę działać. No teraz jak przyjdą driftery albo ci bandyci, to mogę ich ładnie zbałamucić. I to tak grubo. Jakby się tak zastanowić. I gdybym tak wziął do tego jeszcze tarczę. No to mogę, o, zakraść się. Jak w jakimś Witkongu. Krzaku. Nikt mnie nie pozna. Krzaku. Gile suit. I nagle wyskoczyć. Jak Filip z konopi. Dziak, krzak, 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 krzak. Zajebiście. To mi się podoba. Tak to mogę działać. To jest potencjał. To jest potencjał w ogóle do dalszego rozwoju. O, jest pierwszy chętny. Który taki tutaj chętny, co? No, nie podskakuj, leszczu. Nie, wygląda to nieźle. Tyle, że nie idę teraz na wyprawę, bo jestem wykończony. Wykończony po prostu tym wszystkim, co musiałem zrobić. Ja się muszę zastanowić nad tym, co od tego momentu powinienem zrobić. Bo narzędzia mam. Mam ich dużo. Kopać mogę, ale po co? Rąbać drewno mogę, ale po co? A? No mogę przecież porąbać. Przecież jakbym wyrąbał drewno, chociaż mam go dużo, to mógłbym postawić chatę. To już jest rozwiązanie pewnych problemów. Ja wiem, co muszę zrobić. Ja wiem. Ja mam po prostu teraz wizję. Mam cały plan tego, jak to powinno wyglądać. Ale podzielę się z tym następnym razem. Na razie.